dzisiejszym odcinku chciałem omówić latanie wieczorne oraz nocne dronem i czy można latać dronem w nocy. Można oczywiście latać, pod warunkiem, że twój dron posiada wbudowane lub zamontowane specjalne oświetlenie widoczne ze wszystkich stron. Mój dron Fimi X8 Mini V2 posiada niestety tylko diodę, więc latanie takie zupełnie nocne tutaj nie wchodzi w grę. Loty nocne są definiowane jako odbywające się później niż 30 minut po zachodzie słońca, ale wcześniej niż 30 minut przed jego wschodem. Typowy dron z mocnym oświetleniem może widzieć do 50 metrów w nocy lub w warunkach słabego oświetlenia. Powyżej tej odległości dron może zobaczyć tylko słaby cień, którego nie można dostrzec na ekranie. Drony wyposażone w kamery noktowizyjne na podczerwień mogą również widzieć w dość ograniczonym zakresie do około 5 jardów. Jednakże mój dron Fimi X8 Mini V2 nie posiada tych wszystkich udogodnień i widoczność jest taka w mroku, jak tutaj widać. Myślę, że jest zadowalająca, aczkolwiek jego dioda, która miga czerwono-zielonym światłem, troszeczkę, tak bym powiedział, uniemożliwia namierzenie dokładnie tego drona i już w warunkach takiej zupełnej ciemności jest to niewidoczny przy większych odległościach. Tak więc to oświetlenie drona jest też przydatne, żebyśmy my tego drona zauważyli jednak, gdzie latamy dokładniej. Tryb nocny w dronie oraz specjalne tryby, które posiadają drony do nagrywania w nocy. Dzięki temu ujęcia nakręcone po zmroku są nasycone szczegółami i prezentują się naprawdę dobrze. Również tutaj w Fimi X8 Mini V2. Latanie dronem nad czyjąś posesją jest generalnie dozwolone, jednak operatorzy muszą przestrzegać przepisów prawa lotniczego. Nie jest wymagane uzyskanie zgody właściciela posesji, ale należy pamiętać o zasadach dotyczących prywatności. Tak jak to miało miejsce na początku tutaj filmiku, gdzie jest widoczna posesja, aczkolwiek ja zawsze latając zachowuję odpowiednią odległość, staram się nie naruszać tej prywatności, oczywiście żeby nie było widać też ludzi, twarzy, tylko generalnie zarys jakiegoś budynku. Latanie dronem do 250 gram nie wymaga żadnego szkolenia ani zdania egzaminu. Jeżeli dron wyposażony jest w kamerę, to konieczna jest tylko rejestracja operatora drona. Jeśli chodzi o drony tak jak Fimi X8 Mini V2 poniżej 250 gram, który zaledwie waży 246 gram, przepisy są takie same. Mieści się on bowiem w kategorii CO, czyli dronów o masie poniżej 250 gram. Oczywiście są strefy, gdzie nie można latać dronem. Są to centra miast, okolice lotnisk, obiekty wojskowe, parki narodowe. W niektórych miastach oraz nad eventami oraz koncertami można uzyskać specjalne zezwolenie i wówczas jest to związane też z pracą, z różnego rodzaju reportażami. Ja tutaj latając w Irlandii oraz w Polsce, gdzie drony w Irlandii również są dozwolone, pod warunkiem, że lot jest wykonywany zgodnie z przepisami i regulacjami rozporządzenia delegowanego Unii Europejskiej z 2019 roku oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji Unii Europejskiej. Podczas lotu dronem należy przestrzegać przepisów dotyczących dronów obowiązujących w Irlandii, w Polsce, tudzież w innym kraju Unii Europejskiej. Uzyskane zgody z nowymi zasadami uprawnienia umożliwiają korzystanie bezzałogowego statku powietrznego we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej z uwzględnieniem dodatkowych przepisów obowiązujących w danym kraju. Oczywiście bardzo pomocne są wszelkiego rodzaju mapki, które
pozwalają określić, gdzie miejsca lotów są definitywnie zakazane, a gdzie można wznosić się na przykład na 30 metrów danej odległości. Ja zawsze, jadąc w nowe miejsca, analizuję takie mapy, żeby było to wszystko zgodnie z przepisami. Nagrania oraz zdjęcie, które tutaj widać, są bardzo dobrej jakości. Kamera 4K z trójosiowym mechanicznym gimbalem Fimix 8 Mini V2 łączy w sobie mikro trójosiowy mechaniczny gimbal o wadze zaledwie 28 gram i najnowszy profesjonalny algorytm sterowania zapewniający lepszą dokładność, zapewniając płynne i stabilne obrazy lotnicze nawet przy dużych prędkościach i przy silnym wietrze. Ów dron posiada inteligentne tryby śledzenia, wideo jednym dotknięciem, fotografowanie w nocy, jak wcześniej było pokazane, jednakże przy maksymalnym ustawieniu kamery do góry przy prędkości, szczególnie sport, ta kamera lekko się obniża, tak jak tutaj. Parokrotnie próbowałem ją ustawić tutaj maksymalnie do góry i ma się takie złudzenie, nawet lekki drgań, także zalecałbym przy szczególnie trybie sport, aby latać z inteligentnym ustawieniem przez gimbal i maksymalnie jej nie podciągać do góry, ponieważ przy locie no, lekko też się obniża cały dron i gimbal odpowiednio dostosowuje wówczas poziom kamery. Jeśli chodzi o dystans, który można pokonać dronem Fimix 8 Mini V2, producent podaje odległość transmisji obrazu 9 km, jednakże testowane przeze mnie dystanse zarówno poprzednim dronem były w okolicach 2,5 km. Tutaj, jeśli chodzi o V2, jest to najnowszy system transmisji obrazu TDMA trzeciej generacji. Producent podaje wyższą czułość i silniejsze działanie przeciwzakłóceniowe operacji lotu, gdzie jest to optymalna, elastyczna i wygodna transmisja oraz jest stabilna i płynna. No to w moim przypadku maksymalnie, ile do tej pory udało mi się na tej baterii uzyskać, gdzie pojawił mi się już return to home, no też muszę zaznaczyć, że było to przy dość dużym wietrze, było to, jak tutaj widać, odległość 3,2 km. Typowe drony pozwalają na sprawną komunikację w promieniu kilku kilometrów, na przykład DJI Spark 2 km, choć najnowsze modele DJI mogą pochwalić się zasięgiem nawet 20 km, jak DJI Mavic 3 Pro. Jeśli chodzi o sam zasięg dronów, podobne wartości oferują modele profesjonalne. Jednakże większość tradycyjnych dronów, znanych z polskich podwórek, może latać bez lądowania przez kilkadziesiąt minut. Jest to bardziej uwarunkowane żywotnością baterii, jakże i ile na takiej jednej baterii dany dron może przelecieć. No tutaj też, tak jak wspominałem wcześniej, ja w locie powrotnym, jak tutaj widać na nagraniu, różne sekwencje lotu zmieniałem, także nie był to typowy return to home i poprzez zmianę trajekcji lotu powrotnego ta bateria jednak więcej się zużyła i szczerze powiedziawszy, tak nie byłem pewien, czy wróci na lądowisko. Jednakże około 50 metrów przed lądowiskiem dron już chciał wymusić awaryjne takie lądowanie poprzez słabą baterię. Jednak po zniknięciu i zlikwidowaniu tego komunikatu bezpiecznie dotarłem na lądowisko. Około, myślę, że tak 7-8% było baterii.
więc nawet z tym dodatkowym moim lataniem, jak tutaj widać, i filmowaniem, dron sobie poradził bez problemu i wrócił z powrotem, więc jest to bardziej uwarunkowane tym, że w tych dronach komercyjnych, no to jednak te baterie nie są tak duże, szczególnie przy dronach do 250 gram, gdzie wiadomo, ta waga musi być ograniczona, no nie spełnia takich wymogów tego lotu 9 km, chyba że te 9 km można by jako zasięg jakby w jedną stronę liczyć i odlecieć dronem w 9 km, ponieważ widziałem filmiki na YouTubie, że spokojnie Fimi X8 Mini, poprzednik, i zarówno jak V2 ma w specyfikacji lot do 9 km. Także na tych filmikach jest pokazane, że ponad 8 km spokojnie tym dronem można się oddalić. Także tak jak wspomniałem, no jest to zapewne tylko lot w jedną stronę, ponieważ bateria niestety nie jest wystarczająca na lot powrotny, szczególnie gdy dochodzi do tego wiatr. Również nagrywanie, filmiki wideo, także to będzie w jakiś sposób obciążać baterię. Także używając tej baterii Pro, myślę, że jest to czas zbliżony do 30 minut, ale nigdy nie udało mi się przekroczyć 30 minut, jak podaje producent, nawet 32 minuty na jednej baterii. Musiałoby to być w warunkach naprawdę idealnej pogody, bez wiatru. Tak samo te wszystkie loty maksymalne, które są podane w specyfikacjach, są to obliczenia przy idealnych warunkach pogodowych. Zapewne odlecenie i powrót na 9 km dla tego drona odbywało się bez wszelkiego rodzaju zakłóceń wiatru i innych warunków. Jest to wówczas możliwe. Wracając do przepisów dotyczących dronów, można podzielić na trzy kategorie. Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji Unii Europejskiej 2019/947, latanie dronem możliwe jest w trzech kategoriach: otwartej, specjalnej, szczególnej i certyfikowanej. Większość użytkowników, amatorów, korzysta z pierwszej kategorii. W ostatnich latach popularność dronów wzrosła i są wykorzystywane do różnych celów: do fotografowania, filmowania oraz transportu towarów. Także te przepisy ciągle ulegają zmianie. Jak wspominałem wcześniej, polecam mapki, gdzie są ograniczenia i wzbijanie się dronów, tak jak tutaj jest pokazane w przypadku koloru żółtego, gdzie tak jak widać samoloty na załączonym obrazku, jest to tylko 30 metrów, gdzie można się wznosić. Kolor czerwony, jest to kategoryczny zakaz używania dronów. Również nieoznaczone miejsca żadnym kolorem, jest to maksymalna często wysokość do 90 metrów lub też 120. Każdy kraj też ma inne restrykcje, więc uważam, że warto jest poświęcić trochę czasu, żeby nie łamać przepisów. Ja już nagrywałem 2 lata temu filmik na YouTubie, drugi lot dronem, przepisy oraz karta pamięci Fimi X8 Mini Pro, i te przepisy warto śledzić. I ile filmików bym nie nagrał, również nawet teraz, no to jednak często ulegają zmianie, więc myślę, że samemu warto co jakiś czas zapoznać się z przepisami, regułami i restrykcjami dotyczących latania dronem, które to z powodu tego, że jest to coraz bardziej popularne, może szybko ulegać różnego rodzaju nowym restrykcjom. Nagrania dotyczące drona umieszczę tutaj w opisie pod filmikiem. Zachęcam również do oglądania różnego rodzaju moich filmów, które wrzucam na mój kanał. Zapraszam do subskrypcji. Są tutaj filmy z wycieczek, z koncertów, tatuowanie, recenzje filmów,
również z Van Gogha, jakże innych eventów. Także bardzo gorąco i szczerze zachęcam i zapraszam. Oraz mam nadzieję, że z wachlarza tutaj moich nagrań umieszczanych na kanale każdy znajdzie coś dla siebie, ponieważ jest to kanał wielotematyczny i znajduje się bardzo dużo różnego rodzaju filmów. A każdy like oraz subskrypcja motywują mnie, żeby tworzyć kolejne nagrania. Również byłbym wdzięczny za udostępnianie moich dotychczasowych filmów, jakże i w przyszłości będę starał się jeszcze bardziej polepszać moje nagrania, jak i loty dronem. Zarazem dziękuję za dotychczasowe polubienia, subskrypcje oraz zadawane pytania pod filmikami, na które staram się jak najszybciej odpowiadać. Wracając do przepisów oraz kategorii, o których wspominałem, jedna z pierwszych, kategoria otwarta, obejmuje loty niskiego ryzyka. Lotów w tej kategorii nie trzeba uprzednio zgłaszać w Urzędzie Lotnictwa. Kategoria ta polega jednak wielu ograniczeniom. Urządzenie przez cały czas musi znajdować się w zasięgu wzroku pilota lub obserwatora. Dla uściślenia oznacza to, że dron nie może przekroczyć odległości 120 metrów od najbliższego punktu powierzchni Ziemi. Poza tym maksymalna waga statku to 25 kg. Mniej restrykcyjne przepisy są dla statków powietrznych poniżej 250 gram, tak jak w moim przypadku, jednakże nie zwalnia to ze znajomości przepisów. Kategoria otwarta dzieli się na trzy podkategorie. A1 dopuszcza przelatywanie nad osobami postronnymi z wyłączeniem zgromadzeń osób, czyli różnego rodzaju eventów, koncertów i spotkań. Kategoria A2 nie pozwala latać nad osobami postronnymi, wymaga utrzymania 30 metrów odległości poziomej od osób lub odległości 5 metrów, jeśli dron wyposażony jest w technologię ograniczającą prędkość lotu. A3 to całkowity zakaz lotu w pobliżu i nad osobami postronnymi. Dron może zbić się w powietrze jedynie w bezpiecznej odległości 150 metrów od najbliższego obszaru zabudowanego, przemysłowego lub rekreacyjnego. Kategoria specjalna obejmuje operacje średniego ryzyka, w których obsługa drona podlega przepisom wykraczającym poza kategorią otwartą. W tym przypadku każdy lot wymaga weryfikacji, a w niektórych przypadkach zgody Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Wykonując operację w kategorii szczególnej, operator drona musi być zarejestrowany w systemie ULC i mieć ważne uprawnienia. Kategoria certyfikowana, ostatnia z trzech kategorii, dotyczy lotów wysokiego ryzyka. To działania wymagające certyfikacji BSP zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej, o którym wspominałem wcześniej. W niektórych przypadkach, jeżeli właściwy organ uzna to za konieczne na podstawie oceny ryzyka, wymagany może być również certyfikat operatora i licencja na drona, zgodnie z przepisami publikowanymi przez ULC. Lot kwalifikuje się do kategorii certyfikowanej, jeśli odbywa się nad zgromadzeniami osób, wiąże się z transportem osób, jest związany z przewozem materiałów niebezpiecznych, które w razie wypadku mogą stanowić zagrożenie dla osób trzecich. Również należy zdobywać odpowiednie uprawnienia w kategorii specjalnej oraz certyfikowanej. Warto także uświadomić sobie, że latanie dronem bez odpowiedniej wiedzy i uprawnień stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia innych osób. Najgorszą z możliwych jest sytuacja, w której przechodzień zostaje potrącony przez drona. Kodeks karny klasyfikuje to jako katastrofę w ruchu powietrznym, co może skutkować ograniczeniem lub pozbawieniem wolności. Jeśli więc interesujesz się dronami, zachęcam Cię do ukończenia przynajmniej podstawowego szkolenia z zakresu kategorii otwartej. Tym bardziej, że odbywa się ono online i może pomóc uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji. A jeżeli chcesz mieć więcej frajdy z latania, zapisz się na szkolenie, które znajdziesz w internecie
jest, myślę, że teraz dość duży wybór. Przepisy prawne dotyczące latania dronami zmieniają się bardzo często, każdego roku, a nawet częściej. Warto jednak ich przestrzegać dla dobra swojego i innych. W dalszej części chciałbym przejść stricte do drona Fimi X8 Mini V2. W poprzednim moim nagraniu wspominałem o tym, że będę te wszelkiego rodzaju tryby wypróbowywał na tym dronie nowym V2. No jest tutaj ten inteligentny tryb śledzenia, nowa technologia SoC i wbudowana moc obliczeniowa AL-2T. Mogą one identyfikować i stabilnie śledzić do 30 rodzajów celów, takie jak ludzie, samochody, łodzie i zwierzęta. Tak jak tutaj widać, zmieniam kierunki i testuję okrążanie obiektu. Myślę, że ten system, tak jak i w tym poprzednim dronie Fimi X8 Mini Pro, spisuje się bardzo dobrze. Jest to okrążanie obiektu lub spirala wokół obiektu. Można ustawiać sobie promień. Również to nagrywałem w poprzednich moich filmikach, które umieszczę w opisie pod tym filmem. Jeśli chodzi o wszystkie tryby, które są dostępne w tym dronie, zachęcam do oglądania moich poprzednich odcinków, gdzie wyjaśniam. Między innymi tutaj też testowałem Kinematic Mode, wszelkiego rodzaju SAR, inne tryby, które, tak jak mówię, opisałem i są dość wyczerpujące w tym temacie w poprzednich filmach, więc nie będę tutaj dublował. I myślę, że naprawdę sprawia dużo frajdy i przyjemności odpowiednia obsługa tych systemów. Także zachęcam nie tylko do drona Fimi X8 Mini V2, ale uważam, że latanie wszelkiego rodzaju dronami, gdzie no ta technologia jest już dość dobra, jest to bardzo przyjemna forma spędzania wolnego czasu, gdzie również te nagrania mogą posłużyć do montażu wszelkiego rodzaju filmów, a zdobywane umiejętności na pewno przysparzają dużą frajdę. Są to często godziny wylatane, które odwdzięczają się tym, że coraz bardziej mamy kontrolę nad obsługą, kamerą oraz zabawą z wszelkiego rodzaju sekwencjami, filmowaniem. I no na pewno tutaj praktyka robi swoje, jako że ja 2 lata temu dopiero zacząłem pierwszy raz użytkować drona, nigdy wcześniej nie miałem do czynienia, więc staram się w wolnych chwilach poświęcać czas na latanie, chociażby te pół godziny co drugi tydzień. I jest to, uważam, że bardzo przyjemna forma spędzania czasu, gdzie można właśnie zajrzeć do środka obiektu w ruinach zamku, tak jak tutaj. Jednakże 2 lata temu ta przestrzeń powietrzna jednak była bardziej tylko dla mnie. Teraz nawet przy filmowaniu tutaj tego filmiku zdziwiłem się, gdzie zaraz po wylądowaniu nagle zobaczyłem nad moją głową kolejnego drona. Też coraz częściej właśnie spotykam drony inne i też należy na to zwracać uwagę, ponieważ jest to coraz częstsze w ruchu przestrzeni powietrznej. Życzę bezpiecznych lotów. Pozdrawiam.